Zaimki dzierżawcze. Zaimki dzierżawcze to te zaimki, które mówią o posiadaniu. Czyli po prostu zaimki mój, twój, nasz, wasz, jego, jej, ich itd. Wszystkie te zaimki w języku łacińskim zachowują się jak przymiotniki. Czyli pierwsza forma meus, tuus, noster, vester i suus jest rodzaju męskiego. Mea, tua, nostra, vestra i sua rodzaju żeńskiego. A trzecia meum, tuum, nostrum, vestrum i suum rodzaju nijakiego. Tak jak przy przymiotnikach należy pamiętać, że zaimek dzierżawczy musi zgadzać się z rzeczownikiem, który określa co do rodzaju, liczby i przypadka. Zatem mówimy na przykład nostra ecclesia. Po łacinie ecclesia jest rodzaju żeńskiego, zatem wybieramy żeńską formę zaimka. Meus pater, mój ojciec. Ojciec rodzaj męski, wybieramy męski zaimek. Verbum tuum, twoje słowo. Słowo verbum rodzaju nijakiego, zaimek też musi być nijaki. W odmianie zaimki dzierżawcze zachowują się dokładnie tak samo jak przymiotnik. Odmieniają się zatem według deklinacji. Rodzaj żeński w deklinacji pierwszej, a rodzaj męski i nijaki w deklinacji drugiej. Popatrzmy na przykłady. Ecclesiam nostram. To deklinacja pierwsza, akuzativus kogo co? Nasz kościół. Verbis tuis. Deklinacja druga, dativus pluralis. Komu czemu? Twoim słowom. Zaimek suus, swój, jego lub jej, odnosi się tylko do osoby trzeciej. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć po łacinie, daj mi swoją książkę, mając na myśli książkę tej osoby, do której się zwracamy, powinniśmy użyć zaimka twój, dam ich librum tuum. Jeśli mówimy o swojej własności, to mówimy ego librum meum habeo, liber meus, to moja książka. Ale jeśli jakaś osoba, on lub ona, posiada coś swojego, wtedy używamy zaimka suus. Marcus librum suum habet. Marek ma swoją książkę. Proszę zapamiętać, zaimek suus, sua, suum, swój, swoja, swoje, odnosi się do osoby trzeciej.